Zakończono już fazę ziemnych robót budowlanych i nad gruntem pojawiają się pierwsze mury. Siedziba Państwowej Straży Pożarnej gotowa będzie na koniec sierpnia przyszłego roku, ale już widać, jak okazały to będzie budynek. Na razie no mam nadzieję, że zdążymy, no bo idzie wszystko zgodnie z planem, a nawet troszkę szybciej. Także już są wykonane ławy, fundamenty. Teraz już, jak widać z tyłu za mną, już są rozpoczęta budowa ścian obiektu i słupów, które będą tą konstrukcję podtrzymywać. Także biegną prace zgodnie z harmonogramem. Obiekt powstaje na podstawie projektu wykorzystywanego już w innych częściach kraju, ale będzie nieco się różnił od tych już ukończonych. W części garażowej nie będzie żadnych filarów, tak często widywanych w tego typu obiektach. Utrudniają one życie strażakom, a tutaj udało się je wyeliminować. Na placu pomiędzy aktualną siedzibą strażaków a kościołem Kazimierza Królewicza, oprócz budynku, powstanie także plac ćwiczeń dla strażaków. Komendant twierdzi, że będzie na nim wszystko, co potrzebne jest strażakowi do utrzymania świetnej formy fizycznej. Tutaj, w tym nowym budynku, będzie 5 boksów garażowych. Będą przystosowane do dużych pojazdów. Tutaj mogliśmy tylko jeden pojazd wcisnąć, że tak powiem, żeby się zmieścił, bo to nie było, budynek nie jest przystosowany. Natomiast tutaj będzie cała infrastruktura, wszystko, co jest niezbędne strażakom, ażeby funkcjonowała jednostka. No i być może, mamy nadzieję, że powstanie druga jednostka ratownicza gaśnicza. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 12 milionów złotych.